Oczywiście początek tej walki to może być jej koniec. Tak naprawdę trzeba się mocno skupić, ależ emocje, popatrzmy. No jeszcze się to wszystko nie zaczęło, musi już Piotr Michalak wkraczać ze swoim autorytetem między tych właśnie panów. 26 lat Pawła Trypsona, Trypały, starszy o 5 lat jest Paweł Bolanowski, ciut wyższy od swojego rywala Trypson, który jak mówi, chce być tym prawdziwym sportowcem. To jest walka dla córek, dla Elizy, to jest walka, żeby udowodnić tym wszystkim niedowiarkom, którzy twierdzą, że nie ma talentu, żeby tu była ogromna radość, żeby cieszyła się także ta jego rodzina. Chce pokazać, że ma szansę zostać bardzo dobrym zawodnikiem MMA. Ty, Karol, też w niego zawsze wierzyłeś. Zobaczmy, czy dzisiaj ta wiara twoja znajdzie uzasadnienie. Mówiąc szczerze, czy on przegra, czy wygra, to ja mimo wszystko będę w niego wierzył, dlatego że widzę, że po prostu chłopak... Ależ teraz potężne uderzenie kolanami! Jest już mocno naruszony Paweł Bolanowski i teraz jest spadają kolejne ciosy i koniec! Trypson to zrobił, Trypson znów wygrał! Ależ fantastyczna seria uderzeń! Jest anielona, zachwycona, i ściskają się tam wszyscy znajomi, przyjaciele. Trypson tańczy, Trypson się bawi, zaraz będzie tam Eliza, zaraz będzie wielka radość najprawdopodobniej. To są te emocje, które teraz już może sobie rozładować. Mamy bohatera, który odbiera zasłużone gratulacje. Wielka radość w rodzinie Trypsona. Eliza szaleje ze szczęścia. Tak jest. Tu nie będzie czekania na werdykt. Tutaj już wszystko jest jasne. Co się miało wydarzyć, to się wydarzyło. Mirosław Okliński także rozaniony. Tomasz Nicik, wszystko jest już przygotowane, żeby uhonorować bohatera tej walki. A jak został bohaterem w swoim kolejnym pojedynku, to popatrzmy. Kolejny potężny prawy. Tam najpierw był lewy. I te kolano. I jeszcze raz cios. I jeszcze raz uderzenie. Trypson! Trypson to zrobił. I proszę, no fantastyczna seria. Dobrze, że no, to co już podkreślasz, Michalak bardzo szybko wkroczył, nie pozwolił na cięższy knockout, ale jak widzimy, to teraz Bolanowski nie może się jeszcze podnieść. Ależ tam był ten prawy, popatrz, Karol, padła taka prawa bomba, to jeszcze to kolano, tutaj zaraz zobaczymy, o właśnie, jeszcze po tej bombie Paweł Bolanowski runął na ziemię jak długi. Oto zwycięzca tego boju. Jak widzicie, po tym KO Paweł Bolanowski jeszcze nie jest w stanie wyjść na środek klatki. Za to teraz, uwaga, a jednak jest, jest. Nagrodźcie Pawła wielkimi brawami. Ale wiadomo, że w 29 sekundzie pierwszej rundy przez KO zwyciężył swój trzecim zawodowym pojedynku Paweł Trypson Trypała! Zwycięzcą tego pojedynku oczywiście Trypsona za moment rozmowy.